Witam w nowym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Wracamy po dłuższej przerwie, a jak wracać to z przytupem i ze wspaniałymi bohaterkami. Dwie fantastyczne artystki, które podbijają zagraniczne sceny, jak piszą media, no najważniejszy towar eksportowy polskiej kultury w tym momencie. Hania Rani i Dobrawa Czocher. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż tu myślę, że można by się spierać. Rafał Blechacz, Christian Timmerman jeszcze są też bardzo prężnie działającymi artystami. Trochę nie wiemy jak reagować, ale bardzo nam miło. Po co ta skromność? Spotykamy się przy okazji wspaniałej i bardzo filmowej płyty, która ukazała się w Polsce, no i w zasadzie w Europie już. Mówimy o płycie Inner Symphonies. I moja pierwsza no właśnie refleksja jest taka, że to jest strasznie. Wspaniale filmowa płyta i mam wrażenie, że każdy utwór na tej płycie mógłby trafić na soundtrack filmu jakiegoś świetnego reżysera. I tutaj już miałem takie skojarzenia, będę rzucał. Otwarcie, czyli uwertura na przykład świetnie sprawdziłaby się w mrocznym filmie science fiction Denisa Villeneuve'a, więc jak będzie kręcił drugą część Dune'y, to mam nadzieję, że trafi na to. Myślałem tutaj też na przykład o kończącym tę płytę Spring, które świetnie sprawdziłoby się na przykład u Paolo Sorrentino w trzecim sezonie Młodego Papieża. O, no co tutaj, akurat tematyka bardzo mi bliska i wielki komplement. I Paul Thomas Anderson też mi gdzieś się przewijał. Wydawało mi się, że na przykład Nić Widmo też znalazłaby dla siebie jakiś utwór na waszej płycie, absolutnie. No tutaj zdecydowanie w ogóle nawiązujemy do Paula Thomasa Andersona z There Will Be Hope, to jest taka gra słów. There Will Be Blood. Tak, absolutnie. Także tutaj gdzieś wątek Paula Thomasa Andersona na Inner Symphonies się pojawił. No właśnie, w wywiadach wspominałyście o tym, że to jest płyta utkana z waszych inspiracji filmowo-muzyczno-literackich, więc chciałem popytać na początek, zanim przejdziemy do prześwietlania waszego filmowego gustu, a propos tych filmowych inspiracji na tej płycie. Paul Thomas Anderson już ustaliliśmy. Tak jest. Numer jeden. Ale co jeszcze poza tym? Z filmowych, tak? Znaczy, na pewno bardzo dużo słuchałyśmy w tym czasie, kiedy tworzyłyśmy Inner Symphonies, Johanna Johanssona. I na pewno obie uwielbiamy film Arrival, do którego on napisał tutaj soundtrack, więc myślę, że tutaj bardzo silna inspiracja. I też słuchałyśmy jego muzyki, która tylko została w jakiś szkic w zasadzie, a potem też ten utwór, ten soundtrack został dokończony wraz z jego wszystkimi współpracownikami, również z Hildur Gudnadottir, która też jest naszą inspiracją, bardzo mocno, szczególnie wiolonczelową i taką pod względem atmosfery. The First and the Last Man to taki film, który chyba trudno trochę zobaczyć, nie wszędzie go można zobaczyć, ale na pewno on chyba na Nowych Horyzontach był pokazywany. Ja nie widziałam. A widziałeś już? Nie widziałam, ale to był debiut reżyserski Johanssona, dobrze pamiętam, tutaj nie mam jakiejś dziury. Tego nie wiem. Na pewno ten. Ja nie dużo wiem o tym filmie, bo wiem właśnie, że on był pokazywany w sumie w Polsce, można było raz, chyba też Mubi go wyświetla, albo wyświetlało, ale ten soundtrack jest fantastyczny i właśnie on wtedy, jak pracowałeś nad tą płytą, dopiero co się ukazał, więc był taką też nową jakąś energią, inspiracją. Ale oprócz tego jeszcze wiele, wiele innych. Najróżniejszych. Max Richter, który co prawda bardziej chyba tak dosłownie gdzieś tam krążyła wokół głowy to Vivaldi Recomposed, jego słynne, ale wiadomo, muzyka do filmów i filmy, do której stworzył muzykę Philip Glass. Też również, nie wiem, Dobrawa, kontynuuję, ale tych filmowych inspiracji albo też soundtrackowych inspiracji lub oddzielnie samych filmów i oddzielnie soundtracków jest sporo. Ja może też w ogóle powiem, że mnie niezwykle fascynuje już od wielu lat, zresztą Hanie też, muzyka Roberta Schumana. To już tak stricte mówię o kompozytorze klasycznym. I ja też tworząc z Hanią Inner Symphonies bardzo dużo jakby myślałam o takim jakby dialogu pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem a ciemnością i w ogóle jakby ten wątek nadziei bardzo się przeplata u nas tutaj na płycie. I na pewno muzyka do Fanny Alexander, czyli kwintet fortepianowy Esdur, który jest w stu arcydziełem no, mojego życia utworem. Także też dużo o tym myślałam i tutaj na pewno też na przykład w utworze Dunkel ta inspiracja też się pojawiła. Dunkel, który też został wykorzystany jako rodzaj promocji serialu Otwórz oczy.
Netflixa miałeś taką piękną instalację i fantastyczne wizualne doświadczenie. Wy się znacie od ponad 15 lat, prawda? Tak. A pamiętacie swoje pierwsze wspólne wyjście do kina? Do kina nie, ale na pewno ja na pewno bardzo mocno pamiętam to, co mnie ukształtowało. To były wspólnie obejrzane filmy, ponieważ my mieszkałyśmy razem na studiach, więc Dobrawa jeszcze dużo więcej tych filmów i seriali oglądała niż ja, ale rzeczywiście... Ania była typem ćwiczącym, ja wtedy byłam typem oglądającym. Tak, ale na pewno wiele było właśnie wspólnie obejrzanych albo wspólnie gdzieś tam wtedy się te filmy pożyczało, przegrywało, zdobywało i polecało się, bo nie było Netflixa, nie było HBO, więc kino oczywiście, ale też było mnóstwo filmów właśnie obejrzanych po raz pierwszy w internecie, ponieważ ta możliwość dopiero co się pojawiła w tamtym okresie. Jasne. Pamiętam liceum, prawda? I potem studia. I też kino. Chciałam tylko dodać, że kino Muranów to było bardzo często odwiedzane przez nas miejsce za czasów studiów tu w Warszawie. No właśnie, seriale oglądane w czasie studiów, czy to były binge-watchowane produkcje, czy raczej lubiłyście je sobie dawkować po jednym odcineczku, żeby nie przebodźcować się? Jakie słowo padło? Binge-watchować. Binge-watch? Tak, binge-watching, czyli takie określenie na nałogowe pochłanianie serialu. Na przykład nie można jednego odcinku obejrzeć, tylko trzeba cały sezon wchłonąć w jeden wieczór. No ja zdecydowanie należę do binge-watchów. I jak już coś mnie pochłonie, to nie jestem w stanie myśleć o czymś innym i po prostu wchodzę w świat zaprezentowany przez reżysera bądź reżyserów w przypadku seriali bardzo całą sobą i żyję tym. Także ja zdecydowanie tutaj jestem po tej stronie. Wy byłyście współlokatorkami w akademii? Mieszkałyście w akademiku? Mieszkanie. Wynajmowałyśmy. Jak rozumiem, to doświadczenie wynajmowania wspólnego mieszkania w żaden sposób was nie poróżniło, tylko wręcz przeciwnie, zaciśniło więzi. Czy były czasy momenty, że któraś z was stwierdziła, że może jednak czas przerwać trochę? No tam zawsze, bo można było przymknąć drzwi. Ja myślę, że zawsze była ta możliwość, taka otwarta furtka, jeszcze była kuchnia oddzielna, więc jeżeli ktoś rzeczywiście musiał zająć się czymś innym, albo po prostu nie chciał wchodzić w pewne gatunki filmowe, ja na przykład nie mogę oglądać horrorów, więc jakby no, nie było opcji, żebym wtedy uczestniczyła w tych pokazach filmowych, to zawsze była taka opcja, ale była też opcja wejścia na chwilę chociaż w świat, którego zupełnie się samemu by nigdy nie tknęło. Na przykład w moim przypadku to są takie seriale jak Przyjaciele i Chirurdzy. Oglądałyście? Tak. I to jest rzecz, która ja to jest tak zupełnie zwane nie rozumiem. Guilty pleasure. Czasami byłam w stanie wejść i obejrzeć odcinek i wiem przynajmniej, jakie postacie tam są. No właśnie, w takim razie. Dobra, widziałaś powrót Przyjaciół po latach? Wiesz co, akurat tutaj muszę powiedzieć, bo ja nie jestem friendsowa, jestem zdecydowanie chirurgowa. Okay. Tutaj jeszcze była nasza trzecia przyjaciółka Cornelia, która pochłaniała friendsów. Także akurat każda miała jakieś tam swoje swoją przestrzeń i swoje największe miłości serialowe, czy to filmowe, ale no gdzieś to tam się przewijało i wiem, że był ten odcinek i wiem, jeszcze to mnie może czeka, może kiedyś odkryję ten fenomen Friends. A śledzisz jeszcze w takim razie Chirurgów? Oj nie, chyba... jeszcze oni trwają? Tak, cały czas. Naprawdę? Chyba na 10. sezonie jednak mi się znudziło, albo coś się stało takiego, że jednak zdecydowałam, że może sięgnę po coś ambitniejszego. No dobrze, to w takim razie zróbmy sobie małe prześwietlenie tytułów, które otrzymałem od was, wasze ulubione filmy. Od kogo by tu zacząć? A może w takim razie od Hani, ponieważ pierwszy film z tych dwóch, które zostały wymienione, idealnie kojarzy mi się takim cytatem z wywiadu, którego udzieliłaś. Jesteśmy przebodźcowani przez otaczającą nas szaloną rzeczywistość. W tym, co robię, dążę do wskazania drobnych detali, tych różnych zwykłości, które dla mnie mają wielkie znaczenie. I to się świetnie klei z filmem Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego. Film o małych detalach i drobnych, magicznych elementach zwyczajnego życia. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten film mnie nauczył tego. I bym nigdy czegoś takiego chyba nie powiedziała, gdyby nie ten film. I też ostatnio w ogóle jak dostałam od was to zapytanie, to zaczęłam się zastanawiać, bo to jest oczywiście bardzo trudne powiedzieć, trochę bez sensu też, jakby nie jest możliwe wskazać jeden ulubiony film, bo
tych filmów, tych obrazów jest tak dużo, tak samo ulubionego wykonawcę czy kompozytora. Ale jest coś takiego, że dzielę właśnie filmy na te, które wydają się świetnymi filmami. I też mogę nazwać je ulubionym filmem, i na te, które wydaje mi się, że uczuciowo traktuję jako ulubione filmy, i one na przykład zmieniły mnie jako człowieka. Niekoniecznie może, nie wiem, nie znam się też na tym na tyle, żeby powiedzieć, że to jest genialny film i każdemu on się spodoba, bo są takie filmy, które możesz powiedzieć, że to jest świetny film, jest tak genialnie zrobiony, że on każdego pociągnie. Nie wiem, czy sztuczki wszystkich pociągną, ale dla mnie on był takim zmieniaczem mojego życia i rzeczywiście percepcji świata, również pod względem muzyki filmowej. No właśnie, pamiętasz pierwszy seans tego filmu? To nie wiem, być może był Warszawski Festiwal Filmowy. Pamiętam, że tam miał na przykład premierę. Czy trafiłaś na niego zupełnie przypadkowo gdzieś już potem w dystrybucji kinowej albo jeszcze później? Nie, po prostu to obejrzałam go w domu z ukochaną osobą. I to wystarczyło, ale zupełnie to był też takim... Nadal mam w sobie pewien, muszę powiedzieć, trochę... pewną niepewność, jeżeli chodzi o polskie filmy. Nie jestem do nich, szczególnie współczesne kino, nie jestem do niego tak bardzo przekonana. Albo jest niewiele takich przykładów, które właśnie potrafią mnie przekonać. Mówię o takim kinie bardziej może niezależnym, bo też nie bardzo śledzę kino gdzieś tam masowe. To kino śledzi ciebie i zgłasza się. Właśnie. W każdym razie ten film absolutnie mnie zaczarował i byłam pod wrażeniem, jak w zasadzie bardzo też prosta i fabuła, jedno miejsce, miasto Wałbrzych, zupełnie nieciekawe, zwyczajne. Miasto, jakich tysiące jest w Polsce, miejsce, jakich tysiące jest w Polsce. I jakoś tak mnie niesamowicie to zauroczyło, że noszę właśnie nawet, mam takie, wydaje mi się, to już są dopowiedziane przeze mnie samą i kolory, i atmosferę tego filmu, które noszę w sobie i korzystam też z nich czasami jako jakieś odniesienie, jakiś kontekst do wielu sytuacji, czy też właśnie do właśnie momentów pisania muzyki. Mhm. Bardzo ważny film. No brawa, ty miałaś taki film, który zmienił twoją percepcję na przykład świata, jak w przypadku Hani Sztuczek? Tak, i myślę, że to jest też pierwsza pozycja, którą podałam wam. Czyli Zakochany bez pamięci. Bez pamięci, tak. To był taki film, który jak pierwszy raz obejrzałam, to płakałam nie wiedząc dlaczego zupełnie, bo go jeszcze do końca nie zrozumiałam, ale wiedziałam, że to jest coś, co mnie zmieni na zawsze. I po prostu pierwsze słowa wypowiedziane przez Jima Carreya szeptem, jak o tym teraz mówię, to jestem cała po prostu wciąż poruszona, bo to jest we mnie tak żywe, bo pamiętam dokładnie pierwszy raz właśnie, kiedy oglądałam ten film, to było żadne specjalne miejsce po prostu u siebie w domu, rodziców w Tczewie. Akurat to leciało w telewizji już lata temu i pamiętam właśnie ten szept i w ogóle ten szept jest jakoś od tego momentu bardzo ważny w moim życiu. W ogóle wszystko, co wyszeptane, ma ogromne znaczenie. I na początku właśnie nie do końca zrozumiałam, o co tam w ogóle chodzi, ale to było takie mocne. I później obejrzałam drugi, i trzeci, i czwarty raz i w końcu jak do mnie dotarło jakby ta treść, jaką reżyser tutaj chce przekazać, przynajmniej tak jak ja ją odbieram i rozumiem. Coś niesamowitego. I też ostatnia scena, kiedy Kate Winslet jakby mówi, że No to co, znowu będziemy się kłócić, znowu będzie tak jak zawsze. I Jim Carrey mówi, okej. Okay. I to jest po prostu, to jest tak piękne. Dla mnie właśnie to jest film o miłości, film o tym, że ten film każe mi wierzyć w to, że jest coś takiego jak przeznaczenie i że jeśli ludzie na przykład mają być ze sobą, to będą. A czy gdybyście na przykład miały taką możliwość, to skorzystałybyście z technologii, która jest zaprezentowana w filmie, że można sobie wymazać, dajmy na to, jakiś okres swojego życia albo jakąś osobę, którą spotkało się na swojej drodze i która zalazła nam za skórę, czy jednak... No idąc tropem myślenia reżysera tego filmu, to i tak by to nie zadziałało. To też są też takie jak w tym filmie Arrival trochę, tylko na inny jakby motyw. Mhm. Ale rzeczywiście a propos tego, czy mamy wpływ na swoje przeznaczenie, teraz o tym tak pomyślałam.
Ja osobiście nie. Nigdy też o tym jakoś szczególnie nie myślałam. Też chyba nie za bardzo rozpamiętuję przeszłość, więc to znaczy, że nie wiedziałabym nawet, które wydarzenie wykasować. Ja myślę, że nie, bo każde wydarzenie nas kształtuje i jakby sprawia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to, kim jesteśmy. To jest jeszcze taka ciekawostka a propos Zakochanego bez pamięci. Wyczytałam w ogóle, że podobno Jim Carrey spotkał się z reżyserem tego filmu jeszcze jakoś na rok przed zdjęciami i podobno był wtedy w totalnej rozsypce, ponieważ rozstał się akurat z ukochaną osobą. Mm-hmm, i reżyser, no i reżyser mu powiedział, słuchaj, to pozostań w takim stanie jeszcze przez rok. Dokładnie. I wtedy Jim Carrey to posłuchał, tak właśnie wygląda ten biznes, it's fucked up business. Tak. No, i zrobił to fenomenalnie. Dla mnie osobiście najlepsza jego rola i obnażająca jego głębię i wrażliwość. Tak, zwłaszcza jeżeli pamiętało się do tej pory Jima Carreya z Ról w masce albo w Głupim i głupszym. A jak jest w ogóle z poświęceniami dla sztuki? Macie wrażenie, że bardzo dużo dla niej poświęcacie w swoim życiu? Że to jest związek, który oczywiście dużo daje, ale jednocześnie też sporo zabiera? Hania uśmiecha się, bo jako osoba, która 10 godzin dziennie podobno zdarzało jej się ćwiczyć, tak? To prawda? To prawda. Może coś powiedzieć. No myślę, że na pewno trzeba dokonać pewnych wyborów. Zazwyczaj to nie są takie wybory, które są trudne na początku, bo tak jak się śmiejecie ze mnie, że jeśli ćwiczyłam 10 godzin dziennie, wtedy nie był dla mnie żaden Nikt wybór. Nikt się nie śmieje, bynajmniej. Nie, właśnie nie była to żadna decyzja, ale myślę, że problem się zaczyna wtedy, kiedy zaczyna się jakoś, nie wiem, też może budować swoją prywatność, czy nie wiem, mieć rodzinę, albo dla tej, czy muzyki, czy kariery, bo to różnie też wygląda, nie zawsze to jest poświęcenie dla sztuki, czasami jest poświęcenie dla kariery, tylko i wyłącznie coś cię omija w innym miejscu, no ale to są, wydaje mi się, takie wybory dotyczą każdej profesji i życia każdego z nas i absolutnie myślę, że muzyka nie jest wyjątkiem. Hmm. I to nam się ładnie klei z kolejnym filmem, o którym chciałem porozmawiać, też z listy Dobrawy. Mówię o filmie Młodość Paolo Sorrentino, o parze artystów, przyjaciół w podeszłym wieku, którzy spotykają się razem w ośrodku, sanatorium w Szwajcarii. To jest też film, kurczę, o sztuce. I pytanie, czy przy pomocy sztuki można sobie wybudować pomnik, exegi monumentum. Macie takie poczucie, że stawiacie sobie gdzieś tam, zostawiacie coś po sobie, czy sztuka jakby ma dla was taki właśnie wymiar, że to nie jest po prostu jedynie pasja, praca, ale też dla potomnych pozostawienie czegoś po sobie na planecie Ziemia, cytując Matę z jednej piosenki, przepraszam, tak mi przydługo. Znaczy ja chyba nigdy w taki sposób o tym nie myślałam, bardziej to ta potrzeba wyrażania siebie za pomocą sztuki, czy w moim przypadku muzyki, była tak silna, że ja po prostu nie mogłabym przejść do porządku dziennego nad tym. To po prostu było gdzieś tak we mnie wbudowane i zakotwiczone w moim DNA, że gdyby to się nie wydarzyło, byłabym bardzo nieszczęśliwa. I mówię to też tak z takim przekonaniem, ponieważ ja wykonywałam muzykę klasyczną przez większość mojego życia. W pewnym momencie właśnie taka też silna potrzeba twórcza, już nie tylko odtwórcza, interpretacyjna się we mnie odezwała. I to rzeczywiście było coś takiego, że ja nie mogłam żyć normalnie, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, tylko myślałam o tym, jak mogę, co mogę zrobić, żeby tu być bardziej twórczą w swoim życiu. No i się pojawiły różne pewne okazje i piękne możliwości, które mi to pozwoliły zrealizować. Ale też pamiętam, kiedyś miałam taką myśl, ale to w zasadzie chyba jedyna, jak jeszcze byłyśmy na studiach z Kanią i nagrywałyśmy pierwsze nasze utwory, te związane z aranżacjami Grzegorza Ciechowskiego. I miałam taką myśl, kurczę, że to nagranie, ono będzie prawdopodobnie żyło gdzieś w przestrzeni dłużej niż ja i że będę mogła kiedyś to, jeśli będę mieć swoje dzieci, na przykład im pokazać, czym zajmowałam się, będąc nastolatką. I to mi się wydało takie niesamowite.
Więc no, jest pewnie jakiś taki element takiej niesamowitości w tym, że ta muzyka tak naprawdę przeżyje nas i ona, w ogóle nie wiemy, co się z nią wydarzy już na przykład po tym, jak nas tu nie będzie. To jest takie dziwne, niesamowite, niezwykłe. W przypadku Hani chyba też było podobnie, nie? Że w sensie jakby pojawienie się instrumentu nagle sprawiło, że trudno było po prostu bez niego żyć, nie? Tak, na pewno. Ja też myślę, że my się w ogóle staramy jakby bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzić w jakimś sensie, pomimo tego, że może rzeczywiście nie kalkulujemy, czy to zbuduje nasz pomnik, ale z jakimś takim też wielkim szacunkiem do tej całej tradycji i historii, którą mogłyśmy poznać. Nie każdemu jest to dane, żeby móc jakby obcować w zasadzie całe życie z tak ambitną i wspaniałą sztuką, jaką my byłyśmy tak naprawdę cały czas otalane, przesiąknięte. No i też myślę, że to tak kształtuje człowieka, że on nie jest w stanie podejmować pewnych czy pochopnych decyzji, czy decyzji pod względem swojej twórczości, które byłyby w jakimś dysonansie do tego całego dorobku, który mógł ledwie liznąć. I to nie chodzi chyba o budowanie pomnika, tylko chodzi o to, żeby te kolejne pokolenia też mogły sięgnąć dalej, bo jeżeli wydaje mi się, że to trochę działa na tej zasadzie, że człowiek ciekawy, sięgając po jedną książkę, potem szuka, czy ta bibliografia jest z tyłu tej książki i sięga po kolejną, może wcześniejszą. W takim sensie też buduje swoją tożsamość i czuje swoje korzenie, nie tylko te narodowe, ale również, jeżeli chodzi o kulturę całą, i czy europejską, czy w ogóle takie poczucie bycia częścią świata. Więc w takim, myślę, bardziej odpowiedzialność niż pomnik. To jest najbliższe. No właśnie, bo ostatnio też w redakcji zastanawialiśmy się nad tym, czy jeżeli ktoś, powiedzmy, realizuje film, film zostaje uznany za arcydzieło w czasach, kiedy jego twórca żyje i pytanie jakby, czy ten film zawsze będzie traktowany jak arcydzieło, czy przychodzą kolejne pokolenia, które jakby zupełnie nie będą kojarzyć tego tytułu i w jaki sposób mogą do niego wrócić. I być może jest tak, że dzięki nawiązaniom, dzięki temu, że młode pokolenia twórców sięgają po, dajmy na to, film, inspirują się nim, jasno te inspiracje gdzieś tam przemycają w swoich dziełach, jest szansa na to, że do tego filmu potem będzie można wrócić. Więc pewnie podobnie jest w przypadku muzyki, że też miałyście, odkrywałyście być może jakichś nowych idoli wśród bardzo starych twórców właśnie za sprawą, powiedzmy, nowszych dzieł, których słuchałyście i potem nagle się okazywało, że wow, jest jeszcze jakby jakiś kolejny korytarz, przez który można dojść do muzyki, o której wcześniej, powiedzmy, nie miałyście pojęcia. Myślę, że to jest pierwszy element sztuki, która jest wielowymiarowa, a nie tylko czerpie z inspiracji jednej osoby, która właśnie jedyne, co szuka w tej muzyce, to wyrażenia gdzieś tam siebie albo pokazania siebie, no bo wtedy to jest bardzo okrojone tylko do jakiegoś kosmosu jednej osoby, a tutaj, kiedy my jakby, mam nadzieję, staramy się jakby wejść i też gdzieś tam przedstawić tą całą historię, którą ktoś nam pokazał, bo to jest w jakimś sensie, mogło się tak w ogóle nie wydarzyć, mogłyby się urodzić w miejscu, gdzie tej szkoły muzycznej nie ma i może nigdy nie dotrzeć do tego wszystkiego, co było nam dane. To jest wielkie szczęście, nie każdy ma możliwość w ogóle żyć w kraju, w którym ta edukacja w taki sposób wygląda, że dzieci mogą chodzić do szkoły muzycznej i to jeszcze za darmo. Też miałyśmy taką rozmowę z Dobrawą przy okazji innego wywiadu, że jednak to jest ewenement i że ta dostępność muzyki jest ogromna. To nie jest wcale takie oczywiste, że szkoła muzyczna pierwszego stopnia jest publiczną i darmową. A jest też tak, że szkoła muzyczna wykuwa charakter? Często jak rozmawiam z filmowcami, i duża część z nich okazuje się, że chodziła do szkoły muzycznej. Na przykład miała tak, że tej szkoły muzycznej nie lubiła, ale potem po latach myśli sobie, że dzięki niej właśnie wyuczyła się etosu pracy, wyuczyła się dążenia do perfekcji. Kto na przykład, jestem ciekawa. A no dajmy na to Jan Komasa. Tak? Twórca. No tak, już Komasa i Mary Komasa, no tak.
Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle jak jesteśmy dziećmi, to wielu rzeczy nie lubimy i po latach sobie zdajemy sprawę, że na przykład to nas, ukształtowało i coś nam wartościowego w to życie nasze wniosło. Brukselkę. Niekoniecznie. Akurat tego nie lubię. Ale na pewno tak, na pewno dyscyplina i, ale tak naprawdę ta dyscyplina to nie jest najważniejsze, co szkoła muzyczna moim zdaniem czego nas nauczyła, tylko nauczyła nas bycia wrażliwym na piękno, bycia czujnym obserwatorem świata. Ciekawym człowiekiem. Tak, bycie człowiekiem, który zawsze ma otwarty umysł i obserwuje, słucha, i samych tak naprawdę najlepszych rzeczy, które może mieć człowiek, który żyje pełnią życia. Mm-hmm. To można pięknie odnieść do filmu Młodość, do którego... Znowu. No tak, bo on tam jest bardzo wielowymiarowy, to prawda. No właśnie, to jest miłość tylko do tego filmu, czy Paolo Sorrentino generalnie jako twórca? Ja w ogóle, wiesz co, podałam ci cztery tytuły i zrobiłam to świadomie, ponieważ każdy z tych filmów moim zdaniem opisuje trochę, wpisuje się w ogóle w inny nurt i jest trochę innym uniwersum. I Paolo Sorrentino to jest moja wielka, wielka inspiracja. Ja obserwuję kroki tego człowieka i jestem zdumiona, jak można, w jaki sposób można taką twórczą wolność uzyskać. Jest to niesamowite. Jest w tym kinie zarówno humor, jak i jakiś dramat, piękno, wrażliwość, ciepło, zimno, wszelkie kolory i odcienie. I na przykład też, wracając do tematu seriali, to Młody Papież to jest moim zdaniem, Ania się śmieje, bo wiem, że... Nie, ja też Sorrentino bardzo lubię, słucham bardzo, jest to ciekawe tutaj. I na przykład ten serial, to wrócimy do tego słowa, którego użyłeś, ja go pochłonęłam w dwie noce, bo po prostu byłam zaszokowana. Tym jakby, to jest wciąż Sorrentino, możesz to rozpoznać od razu po pierwszych zdjęciach, ale to jest takie nowe, to jest takie świeże, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałam. Pierwszy czy drugi sezon? I pierwszy i drugi, a drugi chyba jeszcze bardziej, jeszcze bo bardziej. Malkowicz po prostu jest taką wisienką na torcie. Niesamowite. Tak, podobno w ogóle dziennikarze, jak pytają Paolo Sorrentino, skąd czerpie pomysły na te piosenki, które podkłada w tak nieoczywistych scenach. Mam na przykład w pierwszym sezonie scenę, kiedy Jude Law przygotowuje się do jakiejś ważnej uroczystości, chyba zaprzysiężenia go jako papieża i tam mamy nagle Party Next Door, I'm Sexy and I Know It. To pewnie jakby muzyka i obraz się ze sobą nie kleją, on wiedział, że po prostu przegląda Spotify'a sobie na przykład. I tak, w ten ale sposób... u niego to jest, to nigdy nie razi. Tak. Być może ktoś inny, gdyby tego użył, to by raziło. A chcę tylko nawiązać jeszcze, że w tym serialu jest praktycznie cała płyta Petera Gregsona z przekomponowanymi suitami Jana Sebastiana Bacha. To jest też zresztą bardzo ważna płyta dla mnie jako wiolonczelistki, która mnie też gdzieś tutaj kształtuje wciąż, bo ja dopiero od niedawna też piszę muzykę i ta płyta jest dość taka, powiedziałabym, jest moim podstawowym odniesieniem. Mhm. Jak myślę o jakichś nowych utworach, to zastanawiam się, jak Peter Gregson to zrobił w swoich suitach, że to zabrzmiało tak dobrze. I co ja mogę zrobić, żeby oczywiście poprzez swój pryzmat i wyobraźnię to przedstawić, ale jakby jest tutaj moją inspiracją ogromną. Także on się tam pojawił właśnie w Młodym Papieżu. A który soundtrack ostatnio z wami został z jakiegoś filmu albo serialu, dajmy na to? Bo że po seansie stwierdziłyście, że musicie na przykład odnaleźć go gdzieś tam na serwisie streamingowym i sprawdzić, jak działa bez obrazu. Zapomniałam tytuł tego filmu, muszę sobie zaraz przypomnieć. O czym był na przykład? To był... Nowy soundtrack? Mhm. Ostatni jakiś taki film albo serial, w którym muzyka zażarła mocno. Oj, ale nie powiem ci, kto to napisał, chociaż to jest bardzo znany kompozytor filmowy. Ale powiem wszystko, ale nie widziałaś tego serialu, bo nie wiem, czy on jest dostępny w Europie w ogóle. Tak mi się wydaje, że nie mogłaś nie widzieć, ponieważ ja nie oglądam dużo filmów, w przeciwieństwie do Dobrawy, ale dużo filmów oglądam przy okazji mojej pracy.
właśnie takich, które nie zawsze są gdzieś dostępne, jeżeli zaczyna się jakieś rozmowy a propos filmów czy seriali, to taką możliwość mam i jak Dobrawa się w momencie zastanawia, bo zaraz pewnie opowie coś bardzo ciekawego, jakiś film, to ja muszę powiedzieć, że takim filmem dwie rzeczy bardzo mnie zachwyciły. Jedna to jest dobór muzyki i to jest film, który też mną wstrząsnął a propos tego, jak Dobrawa powiedziała, że płakała od pierwszego momentu do końca. To ja chyba też ci o tym wspominałam. To jest film nowy z Anthony Hopkinsem. Ojciec. Tak, i tam też jest taki, w ogóle mnie bardzo, to co muszę powiedzieć z takiego mojego backgroundu klasycznego, nie wiem czy ty też tak masz, bardzo doceniam skrupulatny dobór muzyki klasycznej w filmach. Oj tak, zdecydowanie. Na przykład Paweł Pawlikowski na końcu Idy wybrał chorał Bacha, który jest w bardzo specjalnym i dobrym wykonaniu i też rok tego wydania ma znaczenie. To tak a propos właśnie takiego, że to nie jest przypadkowe tylko dobranie muzyki, która już sama w sobie gdzieś pasuje, ale to też jest jeszcze bardzo skrupulatnie dobrane i wykonanie, duża świadomość tego. I ten film Father, tam się pojawia taki motyw z opery i ten Anthony Hopkins też gdzieś tam cały czas próbuje słuchać tej opery, no i ktoś mu gdzieś tam przerywa, albo nie może już tego dosłyszeć. No ale właśnie miałam przyjemność oglądać, nie wiem, czy ten serial jest gdzieś dostępny, na pewno jest, ale nie wiem, czy to jest HBO, czy Netflix, nazywa się The Cry. Jest serialem australijskim. I właśnie to tak z ostatnich moich zachwytów, ponieważ tej muzyki dosyć dużo słucham filmowej, bez filmów zazwyczaj też. Więc to był taki motyw, który mnie na przestrzeni powiedzmy ostatniego miesiąca. W ogóle wydaje mi się, że ten serial, nie obejrzałam go do końca, jest fenomenalny. Główna aktorka dostała chyba nagrodę BAFTA albo Emma, albo coś takiego. Więc... A możesz coś więcej powiedzieć o tym serialu? The Cry? Nie obejrzałam go do końca. W każdym razie tam jest historia młodej matki, która chyba się nie okazuje do końca, że jest matką. No jakby jest taka cała, trochę taki thrillerowaty jest ta historia. Spoiler alert. Tak. Ale jest bardzo dobry. Jak sprawdzę tego, to możemy potem dopisać tego kompozytora, ale on jest rzeczywiście bardzo... To nie jest oczywiście Hans Zimmer, ale jest bardzo wziętym kompozytorem filmów. A teraz Dobrawa, mam nadzieję, że sobie przypomniałaś, jaki soundtrack... Nie przypomniałam w ogóle, nie przypomniałam sobie nazwy tego filmu przede wszystkim. To jest bardzo niszowe francuskie kino, ale to po prostu ten soundtrack był niesamowity. Portret kobiety w ognie, nie. O, to teraz to, ja już wiem, co. Poczekaj w ogniu. Nie, to, o tym, do tego też chciałam nawiązać, ale to jeszcze, bo w ogóle ostatnio miałam szczęście do francuskiego kina. Jakoś tak na nowo w ogóle poczułam Francję. I właśnie też dzięki temu portretowi. Ale tam też jest właśnie to, co powiedziałaś o wykorzystywaniu muzyki klasycznej. No to tam jest Vivaldi. I ten Vivaldi w ogóle jest też bardzo ważny, bo główna bohaterka go wykonuje i później ten utwór staje się niejako takim miłosnym jakimś rozmową miłosną pomiędzy tymi dwiema bohaterkami. A to zresztą też genialny film. Ale jeszcze z takich soundtracków też niesamowitych, co rzeczywiście teraz sobie już przypomniałam dokładnie. No, za to dokument, Dogs Against Gravity, ale nawet już o tym też mówiłam. Jest film o Alvarze i Aino Alto, architektach fińskich. I soundtrack jest napisany przez... Zresztą dokumenty to jest kolejna osobna historia, jeśli chodzi o muzykę, bo tej muzyki jest bardzo dużo tam, więc pisząc muzykę, to jest w ogóle świetny też taki kierunek, nie wiem, jak ktoś ogląda z młodych kompozytorów filmowych, żeby te filmy eksplorować, bo jest dużo więcej w nich muzyki niż w normalnym fabularnym kinie. Ze względu na specyfikę kina, bo muzyki jest potrzebny też pod dialogi, jakby pod rozmowy, jakby inaczej trochę to wygląda. I jest fińska kompozytorka. Napisała muzykę, która w zasadzie uosabia architekturę
przestrzenie tych wszystkich projektów, które oni robili. Jest to coś niebywałego, w ogóle polecam. Zachwycające, absolutnie. Film jest też zachwycający, jest wspaniale zrobiony. I ta muzyka absolutnie tutaj, właśnie w takim dokumencie, gdzie tej fabuły de facto nie ma, tak? Tylko, że jest jakaś historia, którą trzeba ciekawie opowiedzieć. Ona właśnie daje takiemu człowiekowi, który na przykład nie ma dużej wyobrażenia na temat architektury, albo nie interesuje się, od razu to poczucie, jaka ta architektura jest i jakie daje poczucie tym ludziom, którzy mogli w niej przebywać. Także to tak z ostatniego takiego miesiąca te filmy, które akurat mnie tak zachwyciły bardzo mocno. Padło nazwisko Hans Zimmer. Bardzo czy ten, dobrze. Czy tenże kompozytor, kurczę, on ma wrażenie, że wzbudza mimo wszystko kontrowersje w środowisku kompozytorów filmowych. Część uważa, że jest oczywiście gwiazdą i jego soundtracki mnóstwo wniosły jakby do produkcji. Myślę sobie na przykład o Mrocznym Rycerzu, jego słynny chwyt, żeby zastosować żyletkę bodajże przy wiolonczeli, dzięki czemu był motyw Jokera. Wyrażał szaleństwo. Ale jest też dużo osób, które twierdzi, że on się po prostu powtarza, robi soundtracki taśmowo, każdy się pracuje przy pomocy ghostwriterów. Więc jak to jest? Lubicie Zimmera i jego niemiecki sznyt, że musi być dobra melodia i konkretne basy? Przy takiej ilości filmów, które on robi, to jest w ogóle zachwycające. Naprawdę, to jest tak ciężka praca zrobić jeden film. I on musi korzystać i z aranżerów, i z ludzi, którzy orkiestrują, i z producenta, bo to by było niemożliwe. Nawet dużo mniejsze nazwiska korzystają z całej tej plejady ludzi, którzy tworzą w ogóle te soundtracki. W ogóle też tworzenie wielkich soundtracków to jest fascynująca historia, jak wiele osób, nawet na muzykę, to nie jest bardzo rzadko, to jest jedna osoba. I trudno się nie powtarzać, robiąc tyle filmów. To jest też jego styl, tak? No, ja nie mam, nie mam też jakiejś ogromnej wiedzy poza tymi takimi motywami, które wszyscy znamy. Nie zasłuchuję się w muzyce Hansa Zimmera, ale absolutnie uważam, że jest w jakimś sensie genialna i zapoczątkowała na pewno też jakąś niesamowitą historię. Stworzyła te filmy, dała im też wielu z nich bardzo silną tożsamość. Tak, ja myślę, że on jest w ogóle taką żywą legendą i człowiekiem, sam jak który... Williams. Tak. Chociaż Williams bardziej skłania do Williamsa. W jakimś sensie może dlatego, że jest takim kochanym dziadzie. W ogóle chyba ta wrażliwość i jest Harry nam... Potter. I ta muzyka też tak bogatsza mi się ciepła, wydaje. Jest ciepła, nie? Jest. Że tam jest mnóstwo instrumentów, które się słyszy po prostu w tle. Ale to też ja myślę, że to jest kwestia doboru odpowiedniej muzyki do filmu. To też ciężko powiedzieć, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Ktoś może po prostu subiektywnie nam bardziej odpowiadać. Tak, jak Williams, to chyba w trójkę się zgadzamy. Ale ten Zimmer, ja myślę, że on w ogóle wyznaczył jakiś nowy kierunek, jeśli chodzi o muzykę filmową i wszyscy ludzie, którzy tworzą ten rodzaj muzyki, powinni być mu tak naprawdę wdzięczni, bo on, ja mam takie poczucie, chociaż że... w taki pułap produkcji jest trochę niemożliwy prawie, że do dzisiaj do skonfrontowania z dzisiejszymi jakby budżetami filmowymi. To jest już rzadkość, bardzo rzadko takie filmy też bardzo mocno kino niszowe się rozwinęło w ostatnich czasach, więc te myślę, że tak jak on, budżety jego orkiestr i solistów Jojoma i tak dalej, to nie wiem, czy są do powtórzenia. No, wszystkie najważniejsze tytuły w zasadzie w tym roku z nim. Nie czas umierać, Bonda, Hans Zimmer, razem z Billie Eilish zrobili piosenkę. Duna, też oczywiście Hansa Zimmera. I pewnie już szykuję muzykę do nowego filmu Christophera Nolana, jego zdjęcia. Mają się zacząć w przyszłym roku. Dobrze, ale wracamy w takim razie do ulubionych filmów, a tymczasem na liście, uchani, film będący zupełnie antypodach tego, co mogliśmy zobaczyć w sztuczkach, czyli 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni zdobywca. I razem go zobaczyłyśmy. Widziałyście go razem. Tak. Zdobywca Złotej Palmy w 2007 roku. Film opowiadający o Rumunii lat 80., nakręcony w 2006 roku. I ciągle aktualny, niestety. Christian Mungiu, jeszcze chciałabym to wspomnieć, bo tu też pewnie tak jak Dobrawa, jej tytuły były jakąś początką też, początkiem opowieści, w ogóle jaki styl w kinie ją interesuje. I pamiętam, że ten film dla nas obu był wstrząsający i też on mnie fascynuje pod względem narracji, opowiadanie tej historii. Zresztą podobne mam wrażenie po obejrzeniu tego filmu Ojciec. Tak naprawdę
jedna historia, jeden temat, a opowiedziany jednym tchem, bardzo prostymi środkami, bardzo niewiele aktorów, zero muzyki. Akurat tam się jest. A nie masz wrażenia, że Portret kobiety w ogniu też trochę taki jest? Chyba mam wrażenie, może trochę dla mnie ma inną emocjonalność i jeszcze bardziej dla mnie ten film zostawił to, co lubię też, bardzo kontrowersyjny temat i przedstawienie wszystkich możliwych argumentów i zostawienie tego biednego widza, żeby odpowiedział sobie na to pytanie sam. Tutaj inaczej zupełnie odczuwam film, nie jestem w stanie chodzi porównać. Chodzi mi o to, że powiedziałaś, to mi się tak skojarzyło, bo powiedziałaś, że jakby jednym tchem małe środki, a duża emocjonalność. I dla mnie to jest dokładnie opis portretu kobiety w ogniu. Dlatego nawiązałam, ale oczywiście to jest zupełnie inna tematyka. Tak, to tak, jest romans. Ale jest coś w tym i właśnie potem też sięgnęłam po kilka innych filmów Christiana Mungiu i jakoś tak samo jak zresztą z Wiagincew, też jego filmy uwielbiamy z Dobrawą obie. Jest to jakiś taki fascynujący obraz, bo to jest też bardzo kino współczesne i to jest na przykład takie kino, które ja trochę czekam na takie kino w Polsce, muszę powiedzieć. Niektórzy mają te przebłyski tego kina. Kto? No nie wiem, dla mnie na przykład świetnie, ale to nie jestem chyba wyjątkiem, bo to zostało cenione przez profesjonalistów, scenariuszem, który bardzo genialnego dobroru muzyki, to było Boże ciało. Absolutnie. Ale myślę też o młodym pokoleniu. Ale też chociaż Komasa jest młodym pokoleniem, ale zrobił ale już Ale młody duże scenarzysta film. To napisał, który miał 26 tak, lat tak, chyba, tak, więc tak, 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 Mateusz Pacewicz. Ten scenariusz jakoś... Ale też masz na myśli to, że trochę czekasz na takie jakby pokazanie tej prawdy o tym świecie, który nas otacza tu i teraz, tak jak u Zwiagincewa, tak? Że, bo on jakby bardzo pokazuje problemy współczesnej Rosji. On jakby nie sięga po problemy, które już się wydarzyły, tylko jakby pokazuje... Ja wiesz co, ja nie widziałam, widziałam Lewiatana tylko takim półkrokiem, ale bardziej myślę o powrocie, tak, o takich filmach. Jego czy właśnie Niemiłość. Zresztą ale Niemiłość wątek... łączy się z Galperin Duo, łączy się z Bożym Ciałem. To jest ten sam duet kompozytorski, który Komasie się udało zaprosić i to w ogóle jest niesamowita historia, bo oglądając ten film, muszę to powiedzieć, ta muzyka nie brzmi jak muzyka polskiego kompozytora i ja czekałam do końca na napisy i wiedziałam, że to jest muzyka po prostu kogoś innego i ona zrobiła też niesamowicie ten film. Nie wiem, czy się kiedyś wsłuchiwaliście w soundtrack do Bożego Ciała. On jest bardzo subtelny, ale jest wstrząsający. A jak brzmi muzyka polskiego kompozytora w takim razie? Stąpasz po cienkim lodzie. Nie, jest też fajne. Może dlatego, że my ją znamy, to tak jak nasze, właśnie mówię, że czekam na inne kino, bo trochę znamy. Też te tematy są bardzo mocno dla nas tak często bliskie, czy myślę tu, nie wiem, o Piotrku Domelewskim, który robi filmy często o właśnie emigracji zarobkowej, albo o Smarzowskim, który po prostu cały czas to bajorą gdzieś tam patykiem próbuje rozmemłać, żebyśmy jeszcze raz przyjrzeli się tym naszym narodowym błędom, że może czasami po prostu to jest jakaś potrzeba, dlatego też te kino inne nas tak fascynuje, bo mówi o uniwersalnych jakichś takich rzeczach bliskich ponad językami, tak? I ponad narodami. I mi czasem, dlatego też mówię, trochę w muzyce może mi tego brakuje, ale nie mówię, że nie ma takiej muzyki, ale gdzieś tam może ją wyczułam, a z drugiej strony cały czas ona jest, wiesz, to jest nieodłączna część tego obrazu, więc może gdyby ta muzyka, tak jak Stefek Wesołowski robi teraz muzykę też do hollywoodzkich filmów, to ona już zupełnie nie ma tego piętna tożsamości jakiejś. Tak w skrócie. Dobra, może ty powiedz. Tak, bo ja właśnie teraz chciałem powiedzieć, mówiłyście o tym innym kinie nie mainstreamowym, po które lubicie sięgać, niekoniecznie właśnie z tego, co wszyscy oglądają. I takim tytułem na przykład na liście Dobrawy jest Schwesterlein. Oj tak. Też widziałeś, a nie razem, ale prawie nie razem. Niemiecki film z ubiegłego roku. Ja w ogóle jestem też ogromną fanką Niny Hoss, która tam gra główną rolę i Larsa Eidingera. Też go niedawno zaczęłam zgłębiać jego rolę. W ogóle bardzo lubię niemieckie kino. I Nina Hoss jest moim przewodnikiem po nim i wszystkie filmy, które ona wybiera, oczywiście okazują się fenomenalne, no ale to ten chyba najbardziej mnie poruszył i no on jakby
sięga po tematy takie, no właśnie uniwersalne, jak śmierć, choroba, ale też będąc artystą, nie wiem, czy widziałeś ten film, ale tam jest taki wątek, że jakby ten jej brat, który jest chory na raka, on jest aktorem, no już nie może tego zawodu uprawiać. To takim wybitnym też nie jest. I w pewnym momencie oni idą na próbę do teatru, w którym on zwykł grać i ostatkiem sił próbuje jeszcze grać Szekspira, ucząc kolegę, który go zastępuje. To są dla mnie takie dojmujące jakby obrazy, które gdzieś tam czuję, myślę, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład dzieje się w moim życiu tak, że nie mogę wykonywać swojego zawodu, który jest moją pasją, który jest moją miłością. Więc ten film naprawdę porusza takie wątki, no bardzo po prostu prosto w moje serce i pokazuje, też myślę, że on... Wiesz co, on też, zresztą tak samo jak ten Christiana Mugiu, on pokazuje, że rzeczywistość nie jest czarno-biała i nie ma jasnych odpowiedzi i postawieni przed dylematem, postawieni przed sytuacją podbramkową, nigdy nie wiemy, jak się zachowamy albo jak się zachowa nasza najbliższa osoba. I to w tym filmie jest też fenomenalne, że on jest tak naprawdę właśnie stworzony. To jest ciekawe, bo to można by powiedzieć, że reżysera z kraju rozwijającego się, w sensie, że z jakiegoś takiego już osadzonego w rzeczywistości, tak się domyślam, a on dotyka bardzo kruchych rzeczy i w taki sposób właśnie pozostawiającym, wiesz, otwarte zakończenie. I to w ogóle wydaje mi się, że jest też jakimś takim niesamowitą wartością dodaną do wielu filmów. Ja na przykład to sobie cenię nadzwyczajnie, kiedy mam poczucie, że ten reżyser uważa, że widz, dla którego robi film, to jest człowiek myślący. Inteligentny. Aż tak często niestety nie znajduje się takich filmów, ale teraz jest sezon jesienno-zimowy, więc akurat ale takie produkcje nie można do końca, wiesz, to jest wina reżysera, tylko trochę nas zmusza do tego i rynek. Umówmy się, producenci na przykład mówią, nie, wie pan, to się nie sprzeda, albo ta muzyka, przecież ja też mam... Bo to, co producenci mówili, tak. Hildur. Ostatnio byłyśmy na jej takim, miała wywiad po prostu i... Taki mały wykład w zasadzie. I powiedziała, że producent, jak powiedziała, że ma tutaj gotową muzykę i mu pokazuje to, jak ona brzmi, on mówi, że no świetne to jest, ale pani jest kobietą, więc tego typu argumenty. O, i to jest ciekawe, bo o tym też chciałem porozmawiać, ale mi się wydawało, że może nie powinienem, bo to będzie trochę żenujące. A propos tego, że po prostu kobiety już przejęły... Zagarnęły wszystko jak swoje. Nie. Właśnie chodziło mi o komponowanie na przykład na potrzeby filmów. I czy to jest po prostu już... Nie warto o tym rozmawiać, bo to jest jasne po prostu, że kobiety rządzą teraz i tworzą soundtracki, które absolutnie gdzieś tam wykraczają poza to, co do tej pory nam gdzieś tam kojarzyło na przykład. Znaczy, ja myślę, że dopiero będzie tak naprawdę normalnie, kiedy przestaniemy w ogóle mówić, że ktoś przejął, czy to mężczyźni, czy kobiety, że tak naprawdę, jaki jest problem? Ja tego nie rozumiem. W zasadzie żaden chyba, ale z tego, co mówiłaś, to jest jakiś problem. Znaczy, ja się z tego śmieję, bo to oczywiście był problem, tym ale... Tym bardziej właśnie jeszcze, jak to wybrzmiało z ust zdobywczyni Oscara i Złotego Globu i tak dalej. Tak. No, ale że kobiety przejęły stery, no i mężczyźni przejęli stery, i kobiety, i po prostu ludzie, którzy mają coś ciekawego artystycznie do powiedzenia, ja na to patrzę przynajmniej w taki sposób. No, ale niestety właśnie, tu nawiązując do problemu rynku, tak, no, że czasami to jest po prostu blokujące, zwłaszcza właśnie pod względem takim artystycznym i twórczym, że tutaj ktoś stawia mi jakieś problemy, tak, mi stwarza i wymagania. Szczególnie, że kino to jest trudny temat, bo on się wiąże z takim nakładem pieniędzy, czasu i ludzi, że w jakimś sensie musi się konfrontować z budżetem,
ponieważ musi się jakoś spłacić, tak? To jest coś, co w ogóle, czego my nie doświadczamy w zasadzie w muzyce, nawet jeżeli ona oczywiście też dotyczy pewnego nakładu pieniędzy, no to nie równa się nawet ze zrobieniem zwykłego teledysku, który pochłania, 5-minutowy film pochłania, nie wiem, 2 razy więcej pieniędzy niż postprodukcja płyty, już nie mówiąc o całym filmie, więc z tego względu mi się wydaje, że no ja bardzo podziwiam po prostu reżyserów i na pewno to jest ciężka, ciężka droga, żeby móc po prostu robić takie filmy, jakie im się podobają, tak? Jakie rzeczywiście są ich głosem, a nie kompromisem, już nie mówiąc o tym, że właśnie w takim tworzeniu takiego dzieła bierze udział no, setki ludzi i każdy ma coś do powiedzenia. A skoro jesteśmy przy teledyskach, to jak wy się czujecie w momencie, kiedy jesteście bohaterkami, kamera jest skierowana na was? Lubicie występować jako na przykład właśnie bohaterki, albo kiedy na przykład wiecie, że występ jest rejestrowany przez kamery? Czy to uaktywnia jakieś dodatkowe napięcie, że wiecie, że to jest, będzie rejestrowane, czy jakby nie myślicie o tym w ogóle? Znaczy na pewno. Ja myślę, że my z Hanią jeszcze czekamy na jakąś propozycję reżyserską, gdzie nasze osoby będą jakimś ciekawym dodatkiem i to na pewno też zależy od tego, co właśnie ta osoba, która sprawuje jakąś wizję nad tym, co ma do przedstawienia i jeśli ten nasz wkład w to ma sens, miałby mieć sens, bo tak naprawdę to w niewielu wspólnie teledyskach wzięliśmy udział, więc i zagrałyśmy powiedzmy koncertów, które były też rejestrowane. Czy live sesji to w zasadzie. Ale to też jest zupełnie inna historia, tak ja to tak odbieram. Tak, tak, zdecydowanie. W każdym razie mam takie poczucie, że to jeszcze do nas przyjdzie, że będziemy być może jakąś częścią tej wizji reżyserskiej, ale to będzie miało po prostu jakiś głębszy sens. Mhm. Dobra, bo wspomniałaś o tym, że piszesz, komponujesz teraz. Czy to też być może gdzieś się wiąże ze światem kina, czy na razie jakby zupełnie... Tak, zdecydowanie, tak? Zdecydowanie. Ja w ogóle przez chwilę, nawet właśnie wtedy, co miałam ten czas taki poszukiwań... Kiedy to... nie jadła i nie spała. Dokładnie i ledwo co żyłam, to myślałam o robieniu filmów. I to tak już nawet poważnie, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jednak najbliższym językiem, który rozumiem bardzo dobrze, bo jest we mnie od wielu, wielu lat, jest muzyka i po prostu musiał nastąpić jakiś przełom w moim rozumowaniu świata, że bycie muzykiem instrumentalistą nie oznacza, że nie mogę być kompozytorem jednocześnie. No możesz być absolutnie wszystkim, co chcesz, ale po prostu rozmawiajmy jeszcze o tych filmach. To trwało, filmach. Żeby to sobie uświadomić. Ale a propos tych filmów, czy miałaś wtedy już na przykład jakiś konkretny pomysł na film? Chodziła za tobą jakaś historia? Tak, ja w ogóle, wiesz co, mnie po prostu fascynuje człowiek, fascynują mnie emocje, umysł, ludzie, ich zachowania, psychologia, jakby wnętrze człowieka, to jest jakiś taki temat, który mnie najbardziej frapuje w życiu. I o ile w muzyce oczywiście ja z tego czerpię bardzo, ale to nigdy nie jest powiedziane wprost, to w filmie wydaje mi się, że jakby można jednak bardziej jakiś... Tu mogę nawiązać na przykład do kolejnego tytułu, który tobie podałam, to jest Dogville. Tak jest, Larsa von Trier'a z Nicole Kidman w roli głównej. Widzisz, dla mnie tutaj von Trier pokazał, że jest genialnym psychologiem w tym filmie. I oczywiście jest też genialnym filmowcem, bo trzyma w napięciu przez... Ten film jest w ogóle dość długi. Przez parę godzin trochę nie wiemy, co się dzieje, jest jakaś historia przedstawiona i ostatnia scena jest takim obnażeniem tego, o co w ogóle chodzi w tym filmie, a chodzi o jakiś psychologiczny aspekt, który ja w ogóle też, z którym się utożsamiłam bardzo, dlatego też tak to we mnie pozostało. I to jest coś, co mnie fascynuje w kinie i co mnie też tak do tego kina przyciąga, że jakby widzisz coś w człowieku, widzisz coś w zachowaniu ludzkim i jesteś w stanie za pomocą historii to obnażyć i pokazać, czy to słabość, czy to heroizm, po prostu człowieka w jego najskrytszym człowieczeństwie. To jest niesamowite. W muzyce tego nie do końca jesteś. Nie jesteś w stanie tego tak zrobić dosłownie jak w filmie.
No i Dogville wydaje mi się, że jest takim bardzo pesymistycznym filmem dotyczącym ludzkiej natury. Pesymistycznym, ale też to dla mnie na przykład była taka lekcja. Ja niemalże czułam się po obejrzeniu tego filmu jak po psychoterapii. Naprawdę, bo dla mnie ten film po prostu pokazuje, co się dzieje, jeśli pozwalasz przekraczać swoje granice. I ostatnia scena jest tego obraz. Co się dzieje z człowiekiem? Nicole Kidman po prostu pozwala sobie przez cały ten film na różne sytuacje, ponieważ jest miła, chce być uprzejma, jest w jakiejś nowej społeczności, próbuje się odnaleźć, utożsamić i po kolei każdy próbuje to wykorzystać, aż w pewnym momencie po prostu ona ma tego dość. I to jest wybór, tak? Jakby to nie musimy tego rozpatrywać, że to jest pesymistyczne, bo możemy po prostu tą lekcję zrozumieć i tak naprawdę pozytywnie to odebrać, bo zrozumienie przyszło, tak? Że żeby się w jakiś sposób konkretny nie zachowywać. Ale z drugiej strony jest to też trochę film o ludzkiej naturze właśnie, że... No tak. To nie, niestety jakby wydźwięk tego no, nie jest. Nie będziemy zjazdać, przecież wydaje mi się, że jak już ktoś miał obejrzeć Dogville, to widział. A widziałaś Manderley? Kontynuację? Nie! Tego jeszcze nie widziałam. A, no bo on nakręcił drugą część, już bez Nicole Kidman. Tam zagrała z kolei córka Rona Howarda, Bryce Dallas Howard. I ta druga część rozgrywa się na plantacji niewolników. O, proszę. I bohaterka też jakby wkracza ten świat ze swoimi dobrymi chęciami. I potem miała być jeszcze trzecia część, ale podobno już się von Trierowi odechciało i nakręcił. No to widzisz, to dzisiaj wracam i oglądam. Ale już nie jest tak dobra. Ale wiesz, bo na przykład też Dogville to jest taki film, który ja obejrzałam raz i już więcej po niego nie sięgnę. Na przykład Zakochany bez pamięci. To jest film, który mogę oglądać jakby w kółko i za każdym razem wyciągnę coś nowego. Myślę, że tu też bym mogła wyciągać coś nowego, ale jakby to było dla mnie tak silne przeżycie i taki strzał i lekcja na życie, że jakby ja ją odebrałam i ja już do niej nie wracam, po prostu. Wystarczy. A to jest też ciekawy wątek. Filmy, które zrobiły na nas wielkie wrażenie, ale za żadne skarby nie chcemy ich po raz drugi Enter zobaczyć. The Void. To był jedyny film, z którego chciałam wyjść z kina. Ale wytrwałaś do końca. Tak, a rzeczywiście był... Ale z drugiej strony, ty nie widziałeś ten film? Ja w końcu tego nie widziałam. Ale to w kinie trzeba zobaczyć. Wydaje mi się, że w domu on nie zrobi takiego... No nie, zdecydowanie. To jest może kiedyś będzie jakaś, nie? Za to widziałam ten jego film o gwałcie z Moniką Bellucci. No tak, nieodwracalne. To też jest tego typu film, że się raz go obejrzy, już się go tak, nie chce zresztą oglądać. Wydaje mi się, że w ogóle też te późniejsze tam też widziałam potem, ale rzeczywiście to są takie filmy, jest takie experience, ale Enter the Void z drugiej strony właśnie to też jest pytanie a propos tych filmów, które zostają... Trzeci gatunek filmu a propos emocji, obiektywnej oceny, że ten film po prostu jest genialną sztuką filmową i tego, tak jak powiedziałeś, filmu, który po prostu nami zostawia wstrząsa, blizny. Obrzydza nas czasami, albo w ogóle się z nim nie zgadzamy, ale on w nas siedzi. I on w nas wzbudza jakąś dyskusję. No, oczy więc... szeroko zamknięte. To no, jest taki film dla mnie też. Zdecydowanie. To jest film, który chyba najbardziej spolaryzował fanów Stanleya Kubricka, tak mi się wydaje, po tych wszystkich w zapowiedziach, Tom Cruise, Nicole Kidman, film, który powstał 2 lata chyba, zdjęcia trwały strasznie, strasznie długo. W Londynie sobie zbudował studio, cały Nowy Jork i tam kręcił i potem było jakieś rozczarowanie, ale chyba mam wrażenie, że ten film teraz z powrotem jakby odzyskał, że ludzie go oglądają go na nowo i naprawdę go masz poczucie, że to było rozczarowanie? Pamiętam, jak go oglądałem w Iluzjonie i się wynudziłem jak mops. Ale muszę do niego wrócić. A czyli jakby twoje osobiste rozczarowanie. Ale nie tylko. Pamiętam, że recenzje były bardzo to takie chłodnawe. Mówiłeś, o, wielki mistrz Kubrick tutaj trochę zabił. Ja uważam, ale... że to jest arcydzieło. Znam takie osoby, które też tak twierdzą. Że to jest taki film, który właśnie też jest lekcją o człowieczeństwie. Ale to też jest genialne a propos właśnie... Jak często a propos Filmwebu, wchodzi się na filmy i czyta się recenzje filmu, a potem one mogą być diametralnie inne, albo właśnie negatywne, albo pozytywne, że to też wzbudza tak skrajne emocje, prawda? I że po prostu jest takim właśnie obiektem. Westerline ma bardzo niską ocenę, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. Przepraszam, o co chodzi? Jak to jest możliwe? Państwo może mi powiecie, bo ja nie rozumiem. No cóż mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o mnie, bardzo często odczuwam wyrzuty sumienia i czuję się po prostu źle na przykład jak mam skrytykować jakiś film. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie wkładają multum
pracy, energii, serce, to jest pot, krew i łzy. I kiedy na przykład jakiś film mi się nie podaje, mam go skrytykować, ja się wcale z tym dobrze nie czuję. No chyba, że to powiedzmy jest jakaś polska komedia romantyczna, w której po prostu widzę, że zostało to nakręcone w bardzo cyniczny, wykalkulowany sposób dla kasy, ze scenariuszem pisanym dosłownie na kolanie. Ale... Algorytm pisał scenariusz. Czasem mam takie wrażenie, że rzeczywiście tak się dzieje. Ale no cóż, no, co człowiek to oczywiście gust filmowy. Ale tak, wiem, że czasami recenzje potrafią budzić emocje, co też tylko lepiej dostaję sobie w komentarzach. No, o, takim filmem, i to my we dwie zgadzamy się co do niego w 100% i nam się w ogóle nie podoba, jest Tamte dni, tamte noce. Aha, Call Me By Your Name. Tak, Luca Guadagnino, Timothée Chalamet. Nie boimy się tego powiedzieć, bo wiemy, że tu jest wiele fanów tego filmu. A co nie zażarło w takim razie? Wszystko. Wszystko dla nas to był straszna nieprawda. Ale chociaż muzyka może, bo piosenki akurat w tym nominowane... No tak, a tam jest Ravel, Barka na morzu, to taki chyba największy hit tego utworu i oczywiście Sufjan Stevens. Ale dla nas, sorry, że mówię za ciebie, ale wydaje mi się, to była taka ogromna nieprawda. Taki dysonans, chyba, że to miał być taki dysonans, że my wiemy, że to jest dysonans i że to wszystko jest nieprawda, ale... Ja też się po prostu wynudziłam na tym filmie. Ten film dla mnie żadnej jakiejś większej prawdy nie wniósł. Powierzchowny, no. I trochę, no nie wiem, wręcz byłam zażenowana i jakoś no, zupełnie nie rozumiem fenomenu tego filmu. I zresztą to jest też ciekawe. Ja ci nie powiem za dużo o tym filmie teraz, na przykład dlaczego on mi się aż tak nie podobał, bo ja po prostu go zapomniałam momentalnie. Zupełnie mnie on, jakby nic we mnie nie poruszył. Żadnej struny. Tak, bo to jest trochę tak, że ten film, banalny to za mocne słowo. No ale ludzie uważają, że to dzieło, nie? Nie, dla mnie to jest siódemeczka maksymalnie. Niektórzy ludzie... Ja dam mu jeden, nie porozumiem. Wow. Na Filmwebie? Macie konta na Filmwebie? Oczywiście. Mam, ale nie, ja oceniłam tylko ten film i chyba sztuczki. Więc 1 na 10. Ale to jakie emocje, to po prostu musiało wzbudzić rzeczywiście, że zalogowałaś się na konto na Filmwebie po tylu latach od sztuczek. Żeby... Tak, tak. Wiesz co, bo my czekałyśmy do końca i to był, wiesz co, też był tydzień, my oglądałyśmy wtedy film Lantimosa, tak on się nazywa? Tak. Nie, oglądałyśmy ten z jeleniem. Zabójstwo Świętego Jelenia. To już tam niemiłość. Niemiłość. Też 3 tygodnie, te 3 miesiące to był taki, wiesz, tydzień filmowy. Tak, i jeszcze... I tamte dni, tamte noce, no po prostu był nieporozumieniem przy tych wszystkich arcydziełach. Przede wszystkim myślę o właśnie Niemiłości i Krystianie. I jeszcze też filmy cudownej szwedzkiej reżyserki Lisy Lance. O, tak. Pure oglądałyśmy wtedy z moziutką Alicją Vikander, która chyba to była jej w ogóle pierwsza rola. Ja wszystkie w ogóle filmy tej reżyserki później obejrzałam i uwielbiam ją. I w ogóle nawet jej serial dla Netflixa, nie wiem, czy widziałeś. Pewnie nie. No to jest banalny serial, ale i tak jest świetny. I to jest w ogóle też niesamowite, bo uważam, że to też pokazuje jej wielkość, że człowiek, który zrobił film taki jak na przykład Pure albo Euforia, to jest o dwóch siostrach, też Alicia Vikander tam gra i Eva Green. To są moim zdaniem arcydzieła, ale jakby pochylił się nad taką formą, jaką jest serial, dość lekki, romans, i zrobił to w sposób moim zdaniem spektakularny, ponieważ jest po prostu odważna i jest w stanie zrobić i to, i to. W ogóle chyba lubicie kino wagi ciężkiej. Oj tak, też. Ale a zmurzyć się lubicie czasem? Nie, ale na przykład filmy nawet, jak się nazywa film właśnie z Ewą Green, teraz sobie pomyślałam. To jest film poruszający, ale on nie jest trudny Perfect w odbiorze. Sense? Perfect Sense. Ja ale myślę, jest dość ciężki. Ostatnia miłość na ziemi. Tak. Bardzo zły polski tytuł. Ja miałam taki czas w życiu, że oglądałam mnóstwo, też w ogóle uwielbiałam, nadal uwielbiam, ale... Jest ciężki, ale jest w odbiorze lekki, tak? To nie jest film jakoś niesamowicie intelektualny. On nam oddziałuje na jakieś... Więc mi się wydaje, że po prostu szukam jakiejkolwiek głębi, no, w tych filmach. No, kurczę. Czyli musi być głębia. Ja się pytam właśnie o takie coś, co... Musi być, ale nawet w komedii może być głębia. No, zwłaszcza jak jest w komedii, właśnie, to wtedy jest to nie o to chodzi, że to musi być, to może być horror, ja horrorów nie oglądam, od czasów Rek. To był ostatni horror, który widziałam.
niestety, ale to wydaje mi się, że po prostu jakakolwiek dociekliwość, wiesz, i tyle. I to nie, dlatego ktoś nam spyta guilty pleasure. Jakby nie ma guilty pleasure. Są rzeczy, które są mainstreamowe, ale są świetne i tyle, no. No są też takie filmy, które na przykład ostatnio widziałem, Venoma 2. To nie jest dobry film. Z Tomem Hardim, ekranizacja komiksu. O facecie, który zostaje... To jest Avengers? Nie. Czyli widzę, że świat Marvela nie do końca. Chyba nie. Jest dla was terrą incognito. Nie, właśnie Marvela przypadkowo czasami oglądam i muszę powiedzieć, że takie filmy na przykład jestem, totalnie się wciągam w takie rzeczy, tylko że nie mam też czasu, żeby jakby sobie obejrzeć coś od początku do końca, ale jak coś leci, to takie rzeczy mnie dużo bardziej wciągają niż Chirurdzy i Przyjaciele. Ale nie powiesz, tak, ja miałam wtedy ileście lat i oglądałam. Nie, w tym sensie, tylko że a propos tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Do ciebie mam dalej, więc na ciebie nie pokazuję. A czy wy się często kłócicie o filmy? Bo w ogóle? Nie, raczej to, co już jeśli sięgamy razem po film, to właśnie albo jesteśmy zachwycone, tak jak było w przypadku Miłości i wielu innych, albo nam się totalnie nie podoba, tak jak było z Call Me By Your Name. Nawet to jest taki genialny przykład, że bardzo się zgadzamy i też obie lubimy Sorrentino, a nasza trzecia do zespołu przyjaciółka nie bardzo, więc rzeczywiście dobrawa po prostu ma tą wiedzę filmową i w sumie ona edukuje mnie bardzo często, ale po prostu w sumie nie mamy chyba rozstrzałów filmowych, powiedzieć. Nie. Przynajmniej z tych też, co tutaj powiedziałyśmy, a niektóre były kontrowersyjne. Przypomnijmy, Call Me By Your Name dostał jeden punkt. Ale co, rozumiem, że Luca Guadagnino już jakby został zakopany i nigdy po żaden jego film już nie sięgniecie po tym doświadczeniu. Suspiria na przykład z muzyką Toma Yorka. Ty chyba widziałeś. Chociaż to horror. To widziałeś nową Suspirię? Ja widziałam Suspirię, ale... Bo są dwie wersje. Jedna ta włoska. No właśnie. 70. I nowa. Chyba tą nową. Nie, znaczy... Z Tildą Swinton. Jest, właśnie, chciałam powiedzieć, że widziałam jakiś film z Tildą Swinton. Jest coś w tych filmach takiego, tak samo jak na przykład wielkich kompozytorów. Ja czasem widzę, że to jest wielkie, ale jakby nie do końca to jest moje. I tak samo myślę, że jest właśnie z tym reżyserem. Mm-hmm. Że doceniam, ale jakby nie odczuwam. Wiem, no można na przykład sięgnąć w taki cel, piękny kościół, ale bez Boga? No, czyli jakby czujesz, że no, po prostu... ambicje, ale może niekoniecznie... Albo bez mojego Boga, nie? Takiego, no dokładnie. Że bez tego. A teraz jakbyśmy się jeszcze cofnęli w przeszłość. Pamiętacie swoje pierwsze spotkanie i co o sobie sądziłyście, jak pierwszy raz się spotkałyście? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy potrzebowałyście trochę czasu, żeby się... Myślałam, że pierwsze spotkanie w kinie. Nie. Ja nie pamiętam zupełnie. Nie, ja pamiętam. Ja pamiętam, ja byłam w klasie o rok niżej, jestem młodsza. I jak się okazało, że mamy grać razem w zespole kameralnym i jechać na konkurs, to byłam taka zaciekawiona twoją osobą, że jakby, no ta dziewczyna wygląda na ciekawą osobę po prostu. I później jak zaczęłyśmy grać, to moim zdaniem, ja to przynajmniej tak odebrałam, był przelot momentalny. Tak, to taki, że no nie wiem, jak grałyśmy tego Debussy'ego trio. A to już było w sumie później. Czy nie? A nie pamiętasz, że pierwszy z Michoko jeszcze? A, na taką konkurs? Rzeczywiście. Ja rzeczywiście nie pamiętam, jak to by było nie znać Dobrawy. Muszę pamiętać, że w ogóle wyparłam ten etap życia. Ale jest to śmieszne, ale tak trochę mam, no, że po prostu już jest częścią życia. Właśnie bardzo mocno też z tobą możemy o tym porozmawiać, tak sobie tutaj swobodnie właśnie o tym kinie, ale takiego dorastania, właśnie podrzucania sobie filmów, oglądania, rozmawiania, dyskutowania o filmach, oglądania właśnie też głupich rzeczy, jakichś takich, wiesz, które teraz nawet trudno sobie przypomnieć tytuły tych filmów, ale mnóstwo różnych, różnych najróżniejszych obrazów, więc to jest taka wspólna wędrówka przez poznawanie tej i kultury, i tego naszego życia tutaj, rzeczywistości. A macie wrażenie, że już po prostu znacie się na wylot? Czy czasem jeszcze potraficie się zaskoczyć nawzajem? Nieustannie. W ogóle się tak naprawdę nie znamy, bo cały czas się, mam wrażenie, każda z nas niesamowicie zmienia i rozwija i też mamy dużą taki szacunek do swojej prywatności w jakimś sensie. I takiej wolności osobiście. To chyba obie jesteśmy trochę zaprzeczeniem takich
psia psiułek. Tak, tak. Dużo to... wolności jest w tej relacji. Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie na pewno takie sytuacje jak tutaj, że jakby trochę też odkrywam nas na nowo w związku z promocją Inner Symphonies. To jest w ogóle ciekawe doświadczenie, że jakby teraz my oczywiście rozmawiamy bardzo często o jakichś swoich inspiracjach, ale teraz te myśli trzeba formować, trzeba je przekazać. I jak słucham Hani, to w ogóle bardzo często mam takie poczucie, że Boże, jak ta kobieta dojrzała przez te ostatnie lata, jak bardzo właśnie sobie to wszystko uporządkowała, jeśli chodzi o postrzeganie świata i sztuki. I bardzo to jest dla mnie takie piękne w ogóle. Ja muszę powiedzieć, że też ty mam takie odczucie. A szczególnie dzisiaj bardzo, bardzo tutaj z otwartym uchem słucham, bo... Z tym tutaj. Ojej, ale już teraz się chyba zaczerwieniłam, ja często widzę. I myślę, że tą wymianą czułości i wymianą komplementów możemy zakończyć publiczne dzisiejsze spotkanie. Hania Arani, Dobrawa Czocher były bohaterkami, gościniami nowego odcinka podcastu Mój ulubiony film. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękujemy.